Trzeba przyznać, że grasz coraz ciekawsze role, role coraz bardziej złożone, często negatywne, tak jak w tym filmie. Jestem mordercą. A ja mam takie pytanie, jak wzbudzić sympatię wśród widzów? Bo wiadomo, że nawet jeżeli gra się czarny charakter, ta sympatia jest potrzebna, żeby widz polubił postać. Wiesz co, myślę sobie, że to jest w ogóle pierwsze pytanie, które ja sobie zawsze zadaję, przystępując do pracy nad jakąś rolą. Czy co zrobić w jakich, nie wiem, obszarach psychologicznych mam zacząć szukać, gmerać, żeby widz gdzieś moją postać polubił. I odwrotnie, a czy wiesz co, czyli że mam z tyłu coś takiego, że każdy potencjalny morderca ma jakąś mniejszą lub większą aureolę z tyłu głowy, że ma zawsze jakiś element dobra i być może ten element dobra trzeba wyjąć na światło dzienne, trzeba go spotęgować. A kiedy dostaje z kolei, nie wiem, jakąś postać taką właśnie z gruntu, z natury dobrą, oprócz tego, że, jakby to powiedzieć, no, dobro jest nudne, że zdecydowanie widzów bardziej interesują postacie, no, czarne charaktery, prawda? Czyli generalnie zło jest bardziej filmowe, ale kiedy ja akurat dostanę postać, nie wiem, sympatyczną, fajną, dobrą, to zawsze szukam, gdzie by tam można było coś takiego, jakby można było ją ubrudzić, krótko mówiąc. Bo tak jak też powtarzam, że każdy anioł zawsze ma trochę brudu za paznokciami, no bo tacy są ludzie, no, zrobieni z dobra i ze zła. A jak było w tym przypadku, bo twoja postać w tym filmie jednak jest dosyć enigmatyczna, prawda? Czyli tutaj umówiliśmy się z reżyserem. Znaczy, po pierwsze, najważniejsze pytanie, które ja zadałem Maćkowi, czy ja gram postać Zdzisława Marchwickiego, jeden do jednego. I kiedy usłyszałem, że nie, że to jest postać, która nazywa się Wiesław Kalicki, która jest inspirowana Marchwickim, to kamień mi spadł z serca, ponieważ ja miałbym ogromny problem. Ja nie jestem takim typem aktora, nie wiem, parodysty, że potrafię nauczyć się czyjegoś sposobu gestykulowania, czyjejś artykulacji, naśladowania, krótko mówiąc, kogoś. Kamień mi spadł z serca, bo dzięki temu mogłem tę postać przepuścić przez siebie, przez swoją wrażliwość, przez swoją, nie wiem, fizyczność. Ja też nie jestem podobny do Marchwickiego, stąd jak gdyby pomysł, na który Maciek się zgodził, pomysł tej brody, takiego bardzo gęstego zarostu, który przez rok mniej więcej zapuszczałem po to, żeby od samego początku coś takiego niepokojącego, coś irytującego, groźnego wręcz było w tej mojej postaci Wiesława Kalickiego, czyli żeby można było trochę oszukać widza, żeby on uwierzył, że mój Kalicki jest tym prawdziwym wampirem. Nie będę Państwu zdradzał, co się dalej dzieje w tej historii, natomiast ten dramat psychologiczny, który nakręcił Maciek, no to jest, wow, wraca dobre, nie chcę powiedzieć stare, ale dobre kino moralnego niepokoju, gdzie jakby mamy anturaż, kostium lat 70., socjalizm w rozkwicie i wydawałoby się, że nie wydawałoby się, ten mechanizm, jakby, że ten system jakby zaczyna zasysać dobrego, prawego człowieka, jakim jest główny bohater, porucznik Jasiński, którego znakomicie, fenomenalnie zagrał Mirek Haniszewski, a potem na samym końcu wypluwa z siebie resztki tego człowieka, jakiś coś, co już nie jest człowiekiem, tylko workiem na śmieci, które zdolne jest do najgorszych okropieństw, do najgorszych rzeczy. Marchwicki miał na koncie ofiar? Zdaje się, że 17 mu udowodniono, ale z tego, znaczy według mnie, mimo tego, że co innego twierdzą wyroki sądowe, ale ja jestem głęboko przekonany po lekturze kilku książek, zwłaszcza polecam Wampira z Zagłębia Przemysława Semczuka, polecam również film dokumentalny Maćka Pieprzycy, Jestem mordercą, że Zdzisław Marchwicki jest osobą niewinną, która została niesłusznie skazana i stracona, zresztą razem ze swoim przyrodnim bratem Janem Marchwickim. A trzeci z braci przyrodni, Henryk, również został niesłusznie skazany na 35 lat więzienia. Chodzi o to, że może ten film będzie pretekstem, żeby wrócić do tamtej sprawy, bo jestem o tym głęboko przekonany, że to jest największa jakby manipulacja aparatu władzy, no, relowskiej i największa, no, pomyłka albo,
albo manipulacja też sądu w tamtym czasie. Krótko mówiąc, stracono niewinnych ludzi. Wyszedłeś tak naprawdę z roli bardzo znanej w posterunku numer 13, tak? Która była komediowa. Przeszedłeś do ról dramatycznych. Które z tych ról się łatwiej gra? Komediowe czy dramatyczne? Myślę sobie, że i te są trudne, i te są trudne. Znaczy nie, chyba trudniejsze są te komediowe, ponieważ ja nie zagrałem jeszcze nigdy w dobrej komedii. Mimo tego, że jakby metoda pracy nad postacią komediową jest taka sama jak w największej tragedii, jak w największym dramacie. Trzeba grać na serio, na 100% poważnie. Tylko wtedy to są rzeczy, które mnie jako widza w kinie bawią. Bo jak widzę, że się tam aktorzy zaczynają przed kamerą wygłupiać, robić sobie tam żarty, grać z takim przymrużeniem oka, to wtedy zawsze efekt jest bardzo, bardzo słaby. Jest takie stare powiedzenie, że jak jest zabawa na planie, to później smutek na ekranie. Tyle tylko, że niestety brakuje, ja nie pamiętam w Polsce dobrych komedii. Nie pamiętam, kiedy powstała dobra komedia, na której ja mi się świetnie bawił. Polska komedia. Raczej wiesz, pamięta się te złe komedie, jak Kacwawa na przykład. No, na przykład. Dokładnie.